Bajkowisko.pl zaprasza. Dla Bajkowiska Jacek Kozłowski. Przygody Smoka Alberta, część 5. Święty Mikołaj. Czyta Włodzimierz Press. Na zakończenie lekcji pani Paulina zwróciła się do klasy. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, spełnienia marzeń i wspaniałych prezentów pod choinką. Klasa odparła radosnym chórem: wzajemnie, pani Paulino! Nauczycielka starła łzę wzruszenia z policzka. No, zmykajcie już do domów, tylko nie obiadajcie się za bardzo. Dzieci zaczęły pakować przybory szkolne do plecaków. Aniu, jak myślisz, co przyniesie ci Święty Mikołaj? Mufin zwrócił się do dziewczynki z dwoma kucykami po bokach. Chciałabym dostać książkę. Książkę? Zdziwił się Mufin, przerywając koleżance. Książki są nudne. Nie da się nimi bawić. Czytanie też może być świetną zabawą, zauważyła Hania. Nie tam. Co ciekawego może być w książkach? Wystarczy, że przez cały rok szkolny muszę je nosić w plecaku. Gdybyś zaczął je czytać, a nie tylko nosić, zobaczyłbyś, jakie mogą być fajne. Ja chciałabym dostać powieść pod tytułem W pogoni za smokiem. Miłosz mówił, że jest znakomita. To historia pewnego podróżnika, który szukając po świecie skamielin prehistorycznych zwierząt odkrywa, że smoki wciąż istnieją. Jakieś banialuki, nie mające nic wspólnego z prawdą. To nie są żadne banialuki, Ania zaprotestowała. Tak się przy tym zdenerwowała, że niemal nie zdradziła swojego największego sekretu. Przecież dobrze wiedziała, że smoki mają się dobrze, a z jednym łączyła ją nawet przyjaźń. Na szczęście w porę ugryzła się w język. Sama mnie kiedyś przekonywałaś, że smoków nie ma. Pamiętasz? No tak, ale teraz mówię o książce, odparła Hania, przewracając oczami. Która opowiada nieprawdę, stwierdził stanowczo chłopiec. Naprawdę nie lubił czytać i przy każdej nadarzającej się okazji próbował udowodnić, że czytanie to strata czasu. Ania poczerwieniała ze złości. Och, Mufin, to przecież tylko fikcja literacka. Raczej nuda, drwił Mufin. Nuda! Dziewczynka zacisnęła zęby, ale nic nie odpowiedziała. Aniu, powiedz szczerze, co może być interesującego w fikcji literackiej? Skoro taka książka opowiada niestworzone historie, po co na nią tracić czas? Ania westchnęła. Zastanawiała się, jak poprowadzić rozmowę. W końcu odparła. Tobie nigdy nie zdarzyło się marzyć? Na przykład, że jesteś rycerzem? No, zdarzyło się. Często się tak bawię, stwierdził Mufin z niepewną miną. Nie miał pojęcia, jaki to może mieć związek z książkami. Na pewno lubisz takie zabawy, dopytywała się Hania. Uwielbiam! Dziewczynka postanowiła zmienić nieco ton na bardziej pouczający. Widzisz, moja zabawa to trochę taka fikcja literacka. Wyobrażasz sobie, że jesteś kimś innym i robisz rzeczy, jakich nie mógłbyś robić, będąc dzieckiem. Jeździsz konno, walczysz z setką wrogów, czy przemierzasz dalekie krainy, prawda? No, prawda. Mufin musiał przyznać jej rację. Tak samo jest z książkami, kontynuowała dziewczynka. Czytając je, przekraczasz wrota innego świata i przeżywasz niesamowite przygody, które w rzeczywistości nigdy ci się nie przytrafią. Z każdą kolejną stroną stajesz się częścią tego, co dzieje się w książce. To naprawdę niezwykłe. Miała wrażenie, że jej argumenty trafiają do Bufina. Chłopiec słuchał jej w skupieniu. Rozumiesz już? Spytała z nadzieją w głosie. Ten tylko zmarszczył czoło i po chwili milczenia odparł z przekorą. Nuda! Hania strasznie się rozzłościła. Poczuła się dotknięta słowami przyjaciela. Odebrała je tak, jakby jej zainteresowania były nudne. Muffin ewidentnie tego nie wyczuł, gdyż szczerzył do niej zęby, myśląc, że jest zabawny. Dziewczynka parsknęła i nadąsana wróciła do pakowania swoich szkolnych przyborów. Nie interesuje cię, co ja bym chciał dostać pod choinkę? Zapytał po chwili Muffin. Umieram z ciekawości. Hania odparła bez przekonania. Była urażona reakcją przyjaciela. Marzy mi się nowa figurka rycerza. Kolejna! Masz ich już całe mnóstwo. Dokładnie 123, sprecyzował Muffin. Hania spojrzała wymownie. I to według ciebie nie jest nudne? Nic a nic, odparł chłopiec, dalej szczerząc zęby. Ach, Muffin, powiedz mi, po co ci kolejna figurka rycerza, skoro większością już się nawet nie bawisz? Masz ich tyle, że część leży na strychu i pewnie tonie w kurzu. Muffinowi nie było dane odpowiedzieć, gdyż pewien mało uprzejmy kolega odepchnął Hanię na bok, torując sobie przejście. Szedł, nie zwracając uwagi na nikogo. Z drogi, smerkacze! Zgi! Uważaj! Rozzłościła się Hania. Bo co? Chłopiec odparł bojowym tonem. Pamiętaj, że Święty Mikołaj patrzy na nas przez cały rok i ocenia, czy zasłużyliśmy na prezent, czy nie. Postraszyła Hania. Więc jak będziesz się tak zachowywał, to dostaniesz od niego rózgę zamiast prezentu. A, niech tylko spróbuje. Zigi pogroził palcem w górę, jakby zwracał się do kogoś, kto zamieszkuje niebo. Dał mi rózgę w zeszłe święta. Nie zapomnę mu tego. Teraz, gdy tylko wpadnie przez mój komin, dam mu taką nauczkę, że odechce mu się wchodzić do cudzych domów. Ale wtedy żadne dziecko nie dostanie prezentu, przestraszył się Muffin. I dobrze, wysyczał Zigi. Skoro ja nie dostanę prezentu, inni też nie będą go mieć. Po czym odwrócił się na pięcie i wyszedł na szkolny korytarz. Rety, Aniu, mam nadzieję, że Zigi nie zrobi nic złego Świętemu Mikołajowi, zamartwiał się Muffin. Przez cały rok starałem się grzecznie zachowywać i byłoby mi bardzo smutno, gdybym nie został nagrodzony. Spokojnie. Świętemu Mikołajowi nic nie będzie. Naprawdę myślisz, że Zigi mógłby mu cokolwiek zrobić? Zapytała Hania, zdziwiona reakcją kolegi. No tak, stwierdził Muffin. Wiesz przecież, jaki jest Zigi. Dokładnie wiem, odparła Hania. Zdążyłam zauważyć. Przechwala się, co to nie on, ale jak przychodzi co do czego, to chowa głowę w piasek. Taki właśnie jest Zigi. Więc nie masz się co martwić. Słowa Hani wcale nie uspokoiły Muffina. Wrócił do domu pełen obaw. Miał nadzieję, że zanim Święty Mikołaj wejdzie przez komin do domu Zigiego, chłopiec zdąży już zapaść w głęboki sen. W tym samym czasie Hania rozmyślała nad prezentem, który miała nadzieję znaleźć rano pod choinką. Z całych sił starała się zasnąć. Wiedziała, że Święty Mikołaj na pewno nie chciałby, aby jakieś dziecko go zobaczyło. Wierciła się więc, zakrywała kołdrą, nawet liczyła barany. I nic. W pewnym momencie spojrzała na komodę, na której stał dygoczący kameleon. Miał wciśnięty na łepek abażur i udawał lampkę nocną. Musiał się czegoś potwornie bać. Zawsze w takich sytuacjach próbował wtopić się w otoczenie. Strusiku, też jeszcze nie śpisz? Zwierzak nie odpowiedział. Pewnie tak jak ja. Nie możesz doczekać się odpakowywania prezentów. Byłeś naprawdę grzeczny przez cały rok, więc z pewnością dostaniesz to, co sobie wymarzyłeś. Hania uśmiechnęła się, ale strusikowi wcale nie było do śmiechu. Dziewczynka w końcu dostrzegła strach w jego oczach. Co się stało? Boisz się czegoś? Gad wciąż milczał. Chodź, położysz się przy mnie. Delikatnie przeniosła kamelona na łóżko. Tu nic ci nie grozi, powiedziała z troską w głosie. Strusik jednak wciąż był przerażony. Hania pogłaskała go po łebku z uśmiechem. Nieco bawiło ją, że jej pupil jest taki strachliwy. Nagle z góry dobiegł niepokojący dźwięk. Tup, 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 tup. Zupełnie jakby ktoś chodził po dachu. Kameleon, słysząc to, natychmiast wetknął łepek pod poduszkę. Nie bój się, to pewnie Mikołaj. Przyniósł nam prezenty, ucieszyła się Hania. Korciło ją, by wyjrzeć przez okno. Chciała zobaczyć, jak właściwie wygląda ten święty Mikołaj. Albo chociaż jego słynny zaprzęg. Przez głowę przelatywało jej mnóstwo pytań. Czy Mikołaj rzeczywiście ma duży brzuch? Czy nosi czerwony kubrak? Czy jego śnieżno-biała broda jest naprawdę tak długa? Starała się jednak trzymać swoją ciekawość na wodzy. Nie zbliżyła się do szyby nawet o milimetr. Bała się, że jeśli święty Mikołaj ją zobaczy, ucieknie z prezentem. To byłaby katastrofa. Tupanie na dachu ustało. Pewnie wszedł do komina, szepnęła Hania w stronę strusika. Długo nasłuchiwała, ale jak na złość dookoła panowała głucha cisza. Wyobraźnia zaczęła podsyłać jej różne scenariusze. Czy to możliwe, że Mikołaj wszedł przez komin do salonu, rozgościł się na kanapie przed choinką i zasnął? A może dorwał się do pysznego placka, który upiekła babcia i pałaszował go teraz, aż mu pompon na czapce podskakiwał? Kiedy się tak zastanawiała, do głowy wpadł jej pewien pomysł. Gdyby tak zejść do salonu i sprawdzić, co robi Mikołaj, może jej nie zauważy? Postanowiła jednak nie ryzykować. Zamknęła oczy. Już zaczynała liczyć w myślach barany, gdy do jej uszu dobiegł cichy lament. Do diaska! Za dużo zjadłem tych świątecznych pierników. Zaraz. Przecież Hania znała ten głos. Natychmiast otworzyła okiennicę i wskoczyła na schodki prowadzące na dach. Dziadek przestrzegał, by nigdy tam nie wchodziła, bo to niebezpieczne. Hania jednak uznała tę sytuację za wyjątkową. Musiała się przekonać, czy ktoś nie potrzebuje jej pomocy. Gdy weszła na górę, dostrzegła sanie i zawieszone w powietrzu renifery. W kominie tkwiła charakterystyczna postać. Ów pokaźny osobnik był ubrany w czerwone palto i czapkę z pomponem. Z twarzy zwisała mu długa, biała broda. Hania zmrużyła oczy, by lepiej widzieć w ciemności i nagle dojrzała zielonkawą cerę, szponiaste łapy i długi ogon. Teraz już była prawie pewna, kim jest postać, która zaklinowała się w kominie. Smoku Albercie, czy to ty? Zapytała cicho. Dobry wieczór, Haniu, wydusił z siebie zaskoczony smok. Dziewczynka przetarła oczy ze zdziwienia. Nie wiedziałam, że jesteś świętym Mikołajem. Właściwie to nie jestem, Smok wzruszył ramionami. Ale przecież masz na sobie czerwony strój i wór prezentów w łapie. No, tak jakoś wyszło. Musiałem wskoczyć w strój Mikiego i poroznosić prezenty. Hania zmarszczyła brwi. Chyba go nie zjadłeś? Mikiego? To znaczy Świętego Mikołaja. No co ty, Haniu? Przecież wiesz, że nie jadam ludzi. No tak, ale mówią, że Mikołaj to święty, a nie człowiek. A świętych też nie jadam, odparł patrząc z wyrzutem. Hania poznała go już chyba na tyle, aby wiedzieć takie rzeczy. Dlaczego właściwie roznosisz prezenty, skoro to rola Świętego Mikołaja? Niestety Mikiemu przytrafiła się przykra historia, westchnął Albert. Gdy zszedł przez komin do salonu jednego z domów, ktoś zaczął w niego rzucać kamykami. Miki tak się przestraszył, że ruszył do ucieczki, a nigdy nie był sprinterem. Nogi mu się poplątały i skręcił kostkę. No nie jest w stanie chodzić, a co dopiero wskakiwać przez kominy. Poprosił mnie o pomoc, inaczej dzieci nie dostałyby prezentów i na pewno byłyby bardzo zawiedzione. Hania zmarszczyła brwi. Dlaczego poprosił akurat ciebie? No, znamy się od lat. Miki to mój przyjaciel. A skoro ja byłem w pobliżu i w sumie mam podobną budowę ciała, Miki wpadł na pomysł, abym go zastąpił. Skąd znasz Świętego Mikołaja? Smok nieco się zmieszał, ale nie odpowiedział. Hania domyśliła się prawdy. Oparła ręce o biodra i spojrzała srogo. Niech zgadnę. Gracie razem w karty. Ty tylko od czasu do czasu. Oj, Haniu, skąd ta niewyrozumiałość w głosie? Święty Mikołaj też niekiedy potrzebuje odpocząć od swoich codziennych zajęć. Albert próbował wyjaśniać. Wiesz, że on pracuje przez cały rok. Smoku, wy dorośli jesteście gorsi niż dzieci. Prawicie morały, a gdy tylko nie patrzymy, sami zajmujecie się takimi głupstwami, jak gra w karty. W dodatku na pieniądze. Wstydź się, Smoku. Początkowo Albert spuścił wzrok. Hania miała rację i nie wiedział, jakich argumentów użyć w tej dyskusji. Szybko jednak doszedł do wniosku, że dziewczynka upomina go nie dlatego, że jest na niego zła, ale dlatego, że coś ją trapi. No, widzę, że nie masz dziś najlepszego nastroju, zauważył dyskretnie. Powiedz, co cię gryzie? Hania wzięła głęboki wdech, starając się uspokoić. Smok trafił w sedno. Od rana każdy działa mi na nerwy, wyżaliła się dziewczynka. Może za bardzo biorę wszystko do siebie. No, po prostu masz zły dzień. Każdemu się to zdarza. Albert próbował ją pocieszyć. Głowa do góry. Pomyśl, że zawsze mogło być gorzej. Gorzej? Nie takich słów oczekiwała. Muffin wyśmiewa się z moich zainteresowań. Zigi popycha jak jakiś przedmiot, a teraz okazuje się, że Święty Mikołaj skręcił nogę i nie może roznosić prezentów. Może być jeszcze gorzej? Albert zrobił wymowną minę. Mogłabyś na przykład zaklinować się w kominie. Hania patrzyła na Smoka przez chwilę, a gdy w końcu dotarło do niej to, co powiedział, zaczęła się śmiać. Masz rację, Smoku Albercie. Zawsze może być gorzej. Cała złość z niej uleciała. Smok szybko to zauważył i też poczuł się o wiele lepiej. Przypomniał sobie jednak, że czas go nagli. Aniu, mogłabyś mi jakoś pomóc się stąd wydostać? Dziewczynka chwyciła go za łapy. Ciągnęła z całych sił. Ciągnęła i ciągnęła, aż smok wyskoczył z komina jak korek z butelki szampana. O, dziękuję ci za pomoc. Już myślałem, że będę tu tkwił do rana. Albert spojrzał w dół i podrapał się po głowie. Nie wiem, jak Miki potrafi się przeciskać przez takie małe otwory, zwłaszcza, że ma podobne gabaryty do moich. Jak zamierzasz teraz roznosić prezenty, skoro nie mieścisz się w kominach? Chyba mam mały problem. Na smoczym pysku zarysowało się zwątpienie. Szybko jednak przerodziło się ono w nadzieję. Smokowi przyszło coś do głowy. Spojrzał na Hanię, na komin i znów na Hanię. A może roznosiłabyś prezenty ze mną? Na moje oko powinnaś się mieścić we wszystkich kominach. Nie mogła odmówić. Gdyby to zrobiła, setki dzieci nad ranem poczułyby ogromny zawód na widok pustki pod ich choinką. Nie mogła do tego dopuścić. Zaprzęg reniferów nadleciał nad dach pokryty ciemnozieloną dachówką. — To dom Miłosza — stwierdziła Hania. — Zaraz. Gdzieś tu miałem kartkę od Mikiego z listą prezentów, jakie życzą sobie dzieciaki. Smok zaczął przeszukiwać kieszenie. Chyba mam... O, tak, o, to ona. Hania zdziwiła się na jej widok. Taki świstek? Przecież na nim zmieścić się mogą co najwyżej 2 zdania, a dzieci jest całe mnóstwo. To nie taki zwykły świstek, tłumaczył Albert. Pokazuje marzenia tych dzieci, które są w pobliżu. Jak polecimy na inny dach, na kartce wyświetli się zupełnie coś innego. Sprytne, podsumowała Hania, po czym spojrzała na kartkę i przeczytała. Mikroskop. No dobra, wiemy już, jaki prezent Miłosz chciałby dostać. Co robimy dalej? Przecież nie mamy mikroskopu. Trzeba wyciągnąć prezent z worka, zauważył Albert. Dziewczynka zajrzała do niego i w tej chwili zdębiała. Smoku, przecież tam nic nie ma. Worek jest pusty. Spokojnie, Haniu, przekonywał smok z typowym dla siebie spokojem. Nie tak to działa. Należy włożyć rękę i wyobrazić sobie to, co jest napisane na liście prezentów. Spróbuj. Hania wyobraziła sobie mikroskop i wyciągnęła rękę z worka. Ku jej zdziwieniu trzymała dokładnie to, o czym pomyślała. Niesamowite! Nie mogła uwierzyć. Teraz tylko trzeba odłożyć mikroskop na miejsce i lecimy dalej, stwierdził Albert. Dziewczynka w mig znalazła się na dole i położyła prezent pod iglastym drzewkiem ozdobionym światełkami i bombkami. Na kolejnych dachach Hania wyciągnęła gustowną lalkę dla Klaudii, hulajnogę dla Ronana i piłkę dla Silvo. W końcu znaleźli się nad domem Mufina. Gdzie znowu podziała się ta lista? Zastanawiał się Albert, przeszukując swoje palto. Za dużo tu tych kieszeni. Lista nie jest potrzebna, odparła Hania. Jestem przekonana, że Mufin marzy o figurce rycerza. Smok wolał się jednak upewnić. Wreszcie udało mu się odnaleźć kartkę. Masz rację, Muffin rzeczywiście chciałby dostać drewnianą figurkę. Dziewczynka włożyła rękę do worka i zamknęła oczy w zamyśleniu. Po chwili wyciągnęła z niego prezent, którego jej przyjaciel nigdy by sobie nie zażyczył. O rety, chyba worek się popsuł. Smoku Albercie, worek wcale się nie popsuł. Wyciągnęłam dokładnie to, o czym pomyślałam. Smok podejrzliwie spojrzał na dziewczynkę. Dlaczego pomyślałaś o książce, skoro Muffin chciał dostać figurkę rycerza? Ta książka to dużo fajniejszy prezent. Hania odparła z chytrością w głosie. Uwierz mi. Wskazała na tytuł książki. Albert natychmiast zrozumiał jej plan i delikatnie skinął głową. Muszę przyznać, Haniu, że mała spryciara z ciebie. Na moment zniknęła w kominie, by po paru sekundach wrócić z triumfalnym uśmiechem. Gdzie teraz lecimy? Został już tylko tamten dom, wskazał palcem smok. Tam mieszka Ziggy. Nie wiem, czy powinniśmy się tam udawać, dodał Albert z obawą. To tam Miki został zaatakowany. Wcale mnie to nie dziwi, dziewczynka burknęła pod nosem. Wiesz co, smoku? Chętnie się tam wybiorę. Ziggy i tak pewnie już śpi. Albert jeszcze się nie domyślał, że Hania ma pewien plan. Na dachu domu Ziggy'ego smok spojrzał na listę. Tego jeszcze nie było, stwierdził smok. Zerknij, Haniu. Na kartce wyświetla się napis Proca, ale jest przekreślony. A obok na czerwono napisane jest Rózga. Co to może oznaczać? Głowił się Albert. Smoku, nie wiedziałeś, że niegrzecznym dzieciom Święty Mikołaj przynosi rózgę zamiast prezentu? O, to nawet sprawiedliwe. W takim razie, Haniu, sięgnij do worka. Smoku Albercie, mam lepszy pomysł niż rózga. I z worka wyciągnęła procę. Haniu, przecież ten łobuz nie zasłużył na prezent. W dodatku tym prezentem może zrobić komuś krzywdę. To nie jest zwykła proca. Ta proca strzela w przeciwnym kierunku. Czy mam rozumieć, że kiedy Ziggy będzie do kogoś strzelał, to trafi sam siebie? Zastanawiał się Albert. Dokładnie tak. Otrzymanie mikołajowej rózgi ma na celu danie nauczki niegrzecznym dzieciom. Ta proca na pewno spełni tę rolę doskonale. Smok nie mógł zaprzeczyć, mimo że nie był do końca przekonany do tego pomysłu. Dom Ziggy'ego był ostatni, dlatego gdy Hania wróciła przez komin, smok stwierdził z ulgą – to już wszystko. Czas wracać do domu. Dziewczynka padała ze zmęczenia. Podczas powrotu położyła się w saniach i zasnęła. Gdy smok doleciał mikołajowym zaprzęgiem do domu Hani, delikatnie położył ją do łóżka i na palcach poszedł do salonu. Nie mógł przecież zapomnieć o prezencie dla swojej przyjaciółki. Naprawdę na niego zapracowała. Zwłaszcza tego wieczoru. Wyciągnął z worka powieść pod tytułem W pogoni za smokiem i położył pod choinką, po czym wrócił do swojej jaskini, gdzie na swój zaprzęg czekał Święty Mikołaj. Po powrocie do szkoły w przerwie między lekcjami Muffin podbiegł do Hani. Haniu, słyszałaś, co się stało z Ziggy'emu? Nie, zmarszczyła czoło. Muffin zaczął się głośno śmiać. Ma pod okiem limo wielkości śliwki. Ponoć chciał strzelić do kogoś z procy, wielkim kamykiem, a trafił sam w siebie. Może to go nauczy, że nie można rzucać kamykami w innych, stwierdziła Hania. A co tam trzymasz w ręku? Zobacz, odparł Muffin z dumą. Bardzo ładna, zauważyła dziewczynka. Nigdy wcześniej nie widziała tak drobiazgowo wykonanej drewnianej figurki. Nawet pan Staszek od Hebla nie jest tak dokładny. Widzę, że dostałeś od Mikołaja to, co chciałeś. Właściwie to nie dostałem jej pod choinkę. Więc skąd ją masz? Ania udała zdziwienie. Muffin wypiął pierś. Sam zrobiłem. Nie wiedziałam, że umiesz rzeźbić. Bo nie umiałem. Wyobraź sobie, że dostałem od Mikołaja książkę pod tytułem Wystrugaj to sam. Dzięki niej mogę sam zrobić, co tylko chcę i kiedy chcę. Jest tam wyjaśnione nie tylko jak wyrzeźbić rycerzy, ale też jak zrobić procę, mieczyk, konia, zamek, a nawet statek, zachwycał się chłopiec. Miałaś rację, Haniu. Książki to naprawdę fantastyczna sprawa. Koniec części 5. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowościach.